Radomiak po raz ostatni o punkty zagrał 13 grudnia 2020 roku, kiedy to w Kielcach pokonał Koronę. Podopieczni Dariusza Banasika zakończyli rundę jesienną na wysokim czwartym miejscu. Bezpośredni awans do Ekstraklasy uzyskają podobnie jak przed rokiem dwie najlepsze drużyny, a kolejne cztery będą walczyć na koniec sezonu w barażach. Chętnych do gry o awans jest co najmniej kilka zespołów, a wśród nich Radomiak. Włodarze Zielonych zimy nie przespali. Nie dość, że zostawili wszystkich podstawowych zawodników, to jeszcze pokusili się o kilka ciekawych transferów. Spośród nich pewni gry w wyjściowej jedenastce mogą być póki co Rafael Rossi i Dawid Abramowicz. Brazylijczyk mający włoskie obywatelstwo gra na pozycji stopera, a do Radomia trafił ze szwajcarskiego FC Sion. Abramowicz po półrocznej przerwie wrócił do klubu z Wisły Kraków. Po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją na pełnych obrotach trenuje już Patryk Mikita. Radomiak zaliczył też transfer last minute. Do zespołu dołączył napastnik Rok Sirk, wypożyczony na pół roku z Zagłębia Lubin. W drugą stronę powędrował natomiast na zasadzie transferu definitywnego Karol Podliński. W piątek Zieloni zmierzą się w Łodzi z Widzewem, z którym na inaugurację sezonu wygrali 4-1. O ile dla gości z Radomia mecz z Widzewem będzie premierowym starciem o punkty w 2021 roku, to rywale już przed tygodniem wybiegli na murawę. Zespół prowadzony przez Enkleida Dobiego pokonał 2-0 Koronę. Łodzianie są obecnie na 10. miejscu w tabeli i tracą do Radomiaka 8 punktów. Mecz między Widzewem a Radomiakiem rozpocznie się w piątek 26 lutego o godzinie 17:40 w Łodzi.